Hej, dzień dobry, dzielni bohaterowie. Witam w kolejnym odcinku tego scenariusza, czyli Siewca Rozpaczy. Lecimy dalej Xeronem. I tak słusznie zauważyliście w komentarzach, zapomniałem, przyznaję się bez bicia, zapomniałem się, że w Inferno jest coś takiego jak Wrota Wymiarów, czy tam, one się nazywają Wrota Wymiarów, prawda? Wrota Wymiarów. Dokładnie, jesteśmy w stanie tymi Wrotami Wymiarów, a w zasadzie mamy tutaj wszędzie Wrota Wymiarów, jesteśmy w zasadzie się wszędzie teleportować, znaczy pomiędzy zamkami, tak? Więc to na pewno by nam ułatwiło sporo rozgrywkę w poprzednim scenariuszu. Teraz już to jest takie mało potrzebne, no bo jednak ten Xeron ma już tutaj nasz ten miejski portal, więc nie powinno być to, żadnym problemem. Okej, dobra, mieliśmy sobie tutaj jeszcze parę rzeczy pozbierać i pozabierać tak naprawdę, zaraz w pogoni za tym Xeronem, żeby nie tracić nim punktów ruchu, więc podejdziemy sobie, w ogóle, który on miał mieć maksymalny 24 poziom, mamy 15, wszystko będzie, Xeron może osiągnąć 24 poziom, ale nie przychodzi do następnego scenariusza, to też warto zauważyć i na to też zwrócimy uwagę. Dobra, atakujemy go. Oczywiście, że tak. Lecimy tutaj, atakujemy go. Super. I jeszcze możemy zebrać jeden do wiedzy. Super. Czy nam ta tarcza jest potrzebna? Niekoniecznie, bo po prostu mamy już lepszą. Mamy już lepszą. Na czym my stanęliśmy, jeśli chodzi o rozbudowę zamku? Wszędzie mamy przeklęte pałace. Okej. No to czyli w tym momencie wystarczy tylko i wyłącznie zamki budować, co? Targowisko, Bractwo Ognia, no mogłoby się przydać zdecydowanie. Wspominaliście też, żebym nie ulepszał zbytnio Xerona, bo będę z nim później walczył. Ale z tego co się orientuję, to akurat w przypadku Xerona on i tak będzie chyba randomowy. W sensie on nie będzie dokładnie tą postacią, którą stworzyliśmy. Tylko on będzie jakimś tam innym wygenerowanym, chyba z innymi umiejętnościami. Z tego co ja pamiętam, jak ogrywałem jakiś czas temu. Być może się mylę i wy macie rację, bo wy jesteście bardziej, kurde, kozakami. Ale wydaje mi się, że właśnie tak jest, że on będzie po prostu inną wygenerowaną postacią. Tu. A co tutaj mam jeszcze nieprzejęte? A, przeszedłem obok rtęci, której nie przejąłem. No trudno. Zamek. Tutaj możemy zrobić targowisko, ale zróbmy najpierw tutaj zamek, bo jest siódmy dzień. I tutaj mamy zamek, dobra. No to w takim razie jak mamy zamek, to warto by było targowiska porobić, ale z tego co widzę, to nie mogę. Z tego co widzę, to nie mogę, bo nie mam surowców, mógłbym je wymienić, ale na razie to nie jest nam to jakoś wielce niezbędne. Populacja centaur dubluje się. No i akurat mamy ten problem, że centaur zdublował się z Kubany. Po pierwsze tu. Tak, atakujemy go. A po drugie tu, gdzie ja tak naprawdę chciałem zaraz przejąć te miejscóweczki. Więc tutaj akurat jest problem, ale dobra, zejdźmy sobie tutaj. Okej, jeśli dobrze się orientuję, to ktoś tutaj był? Tak, jest, okej. Jest w zamku. Nie, aha, tędy nie przejdziesz, tak? Jezu, znaczy w zasadzie ile tych centaurów jest? Horda. Moglibyśmy coś z tym zrobić, ale czy ja się teleport... Nie, niestety jestem zmęczony, muszę wrócić jutro. Okej, dobra, i teraz tak, co my tutaj mamy jeszcze? Tutaj warto by było... Czy my mamy jakieś wrota wymiarów na nim? Nie. Nie mamy. Więc warto by było i fajnie by było, gdybyśmy jednak coś wsysnęli sobie takiego fajnego na piątym poziomie, prawda? Więc Wondol, z której strony będzie szybciej i łatwiej tutaj dojść? Tu. Zwłaszcza do tego jeziora ognia. Z dołu czy z góry? Mam wrażenie, że z dołu, nie? Dagger coś tam pik. Czyli lecimy cyk, dagger pik. I teraz tak, dagger pik możemy sobie wziąć i uzupełnić naszą armię, zdecydowanie. Więc to też robimy. Okej. Aha, bo mamy tutaj tych przedsionek piekieł, drugi poziom. Dobra, może na razie niech będą nieulepszeni, ja zaraz sobie tempo ulepszam. Wracamy.
Moglibyśmy się zregenerować, jeśli chodzi o punkty magii, ale może po drodze coś znajdziemy. Bo z tego, co pamiętam, to akurat tutaj chyba w Jeziorze Ognia, chociaż z drugiej strony... Mógłby tam pójść ktokolwiek, kto będzie miał przyrost, prawda? Tak też chyba zrobię. Nie będę tutaj chyba wykorzystywał jednostki, która... Znaczy mojej jednostki głównej wypadowej, no bo nie ma sensu, nie? Lepiej wysłać tam kogoś, kto zbierze sobie tygodniowy przyrost i po prostu to wyczyści. Tak samo tutaj, bo to nam zostało na naszym terenie. No i ten tutaj ziemniaczki zostały, ale to ziemniaczki to tam dupa, bo to mi niepotrzebne za bardzo. Także tu nam zostały, no i tam sobie poprzejmiemy tym raszką, ale to już niestety nie dojdzie. Okej, czyli zrobić trzeba jakiś wypad. Trzeba zrobić jakiś wypad. Zróbmy jakiś wypad. Okej. Na razie nas nie atakuje, tyle dobrze. Nikt nas nie atakuje, świetnie. Cyk. Wejdźmy jeszcze tu. I stąd można by było wysłać tą panią, tylko teraz tak. Potrzebowałbym skądś wziąć jednostki. Taki jednotygodniowy przyrost, na przykład z tobą, kolego. Wziąłbym nawet te 5 diabłów, bo czemu nie? I spróbował coś przejąć tutaj, prawda? Te ziemniaczki może niekoniecznie. Chciałbym się przeteleportować do ciebie. Tylko, że teraz tak, jak to się robiło? Tu? Tak. No i pięknie. Świetnie. No to lećmy, zabierzmy to. Zobaczymy, czy będą dawać nam spokój, czy nie. Zaatakujmy to. Świetnie, bez strat. Superaśnie. O nie, jezioro, zapomniałem, że to zabiera nam punkty ruchu. No ale nic. Nic to. Okej, i teraz tak, ty wracasz tu. Chociaż w zasadzie to możesz wrócić tu. A ty, z racji tego, że w tym tygodniu dojdziesz tutaj na pewno, pójdziesz tu. Raz tak. Ty stoisz tu, możesz te rogate demony zabierać. Ty bierzesz te. I zabieramy jeszcze to jeziorko. Znaczy, zawalczymy tak naprawdę o nie. No i tutaj trzeba będzie wrócić. Ten przedsionek piekieł sobie wziąć. Okej. Wiem, że... Ojojojo, ale ładnie tutaj schowany. O, proszę. Wrota wymiaru. Zabieramy jednego diabła. Walczymy o ifryty. O przyrost tak naprawdę ifrytów. Może być. Raszka zapinkala. Chociaż mógł wrócić do tego innego zamku. Tego wcześniejszego. A, no i tam jeszcze chyba gdzieś zamków nie mam, prawda? Może być targowisko? Może być targowisko. Tutaj warto by było już w zasadzie iść ulepszenia, prawda? Zwłaszcza ulepszenie przeklętego pałacu. No i poziom, tak. Poziom drugi Gildii Magów. Może by coś takiego ciekawego tam wpadło. Bardzo chętnie jakieś wrota wymiarów, lot, coś w ten deseń by się przydał, prawda? Cyk, ty tutaj masz te diabły. Okej. Zabierzmy to nasze. No, chowańce, wiadomo. Mistrz Magii Powietrza, superaśnie. Teraz tak, Gildia Magów poziom 4. Czy my chcemy to wziąć w tym momencie? Wydaje mi się, żeby było całkiem nieźle. Zawsze czegoś nowego być może się nauczymy. Być może czegoś nowego, bo nie wiadomo do końca, czy to będą nowe rzeczy, czy nie. Widzę, że kolega tutaj... Kurde... Ojojojojoj, tutaj widzę coś ciekawego dla mnie. O, jest kolejny ten... Klucznik. Jest kolejny klucznik, więc jego musimy sobie zdecydowanie wziąć. I teraz tak, najbliżej będziemy mieli znowu chyba z powrotem tutaj. I nikt inny w zasadzie nie łazi. Oprócz tego musimy zrobić tutaj jakieś ulepszonka. Przeklęty pałac niestety nas nie interere. W jednym... W zasadzie mam wrażenie, że w jednym zamku warto by było zrobić ulepszenia. Bo możemy, możemy jednostki przenosić i je tam ulepszać, prawda? Tymi wrotami. Więc to nie ma sensu chyba ulepszać wszędzie wszystkiego. Więc ten przeklęty pałac zdecydowanie będzie nam potrzebny. Ale zróbmy sobie najpierw to, bo mamy na Xeronie właśnie ulepszone tych jak to one się nazywały? Charchi Lord, dokładnie. Ej, z tego co widzę, to jakoś, kurde,
przeciwnika, bohatera tutaj nie ma przeciwnika jakiegoś. O, jest kolejny zamek. Dobra, dobra. Kolejne statystyki. Czy ja mam logistykę? Mam logistykę. To czemu ja tak wolno chodzę? Może te chowańce wywalić. Ty out. Ty wracasz. Pójdziesz na południe i odbierzesz ten przecionek piekieł, o którym była mowa. Gildia poziom trzeci. O, magazyn zasobów. Może być. Zawsze to codzienny przyrost. Gildia. No i na gildię nas nie stać, bo nie mamy... siarki! Nie mamy siarki, proszę państwa. To jest ciekawe. Nadal nie? Ile tam potrzeba? 8. 8 siarki. No dobra, no to w takim razie jeszcze możemy sobie coś tej siary... rtęci, nie siarki. Głupku. Okej. Okay. No, hej! Wait. 5? 8? No już tutaj wybudowałem, to nie to. To. Okej. Okay. Tu jest trzeci poziom, dobra. Cyk. Już jak mam zbyt dużo, to wam powiem, troszkę można się zagubić, zdecydowanie. Okej, mamy jeden siły. Na dole mamy kolejne miejscówki, w których możemy sobie odsłonić więcej płaci terenu. Weźmy sobie tutaj jeden do ataku. Nie. Tu. Okej. I teraz tak. Tymi wrotami zejdziemy sobie na południe. I na południu zaatakujemy sobie to. Tylko może byśmy sobie zregenerowali punkty ruchu w taki sposób, wiecie, jak zawsze, nie? Świetnie. Poziom czwarty gildii magów. I na razie już nie idźmy w to, bo... No chyba sobie kurde żart... A nie, dobra, to jest... Okej, to jest ten, którego jeszcze nie przejęliśmy. Spoko. Do komnaty wchodzi Xex. Wygląda na zagubionego i ma dziwnie wydłużoną twarz. To jasne, że przynosi złe nowiny. Jak zwykle pada na kolana, lecz rozkazujesz mu wstać i mówić. Mój panie, przykro mi to mówić, ale twoja matka zginęła w czasie bitwy. To ten bladolicy wojownik, który przysparza nam tylu kłopotów. Dzielnie walczyła, lecz zginęła z jego ręki w czasie... jednego z ich podstępnych najazdów. Tak mi przykro, mój panie. Zakończył Xex, robiąc krok w tył. Zostaw mnie. Gdy namiot jest pusty, padasz na kolana i łkasz. Wkrótce łkanie zamienia się w śmiech. Ponury śmiech. Śmiech przepełniony szaloną furią. Niebawem z namiotu dobiega nieprzerwany strumień przekleństw i hałaśliwych odgłosów niszczenia. Ła. No, nawet jak widać, diaboły mają... kawałek serducha, co? Dobra, nie ma sensu, chociaż... A zahaczmy tutaj. Wydaje mi się, że mogę tego troszeczkę żałować, bo on dobiegnie ze swoją armią. Ale to nic. Oho. Ale dobra, on nie powinien mieć nic, co by mogło mi tutaj zaszkodzić. Czy zaatakować... O kurde! Ja poszedłem z samymi tymi... z samymi diabłami. Znowu nie zwróciłem na to uwagi. Ale okej. Ty masz wzięte jednostki. No to w takim w razie gildia mago poziom 5. Implozja jest, no dobra. Ale nas tutaj teraz to nie interere. Włazimy tutaj. O, jest też stajnia. Jest tutaj... O kurde, gość tutaj się rozpanoszył dosyć mocno. Dobra, właśnie tu. 256 chowańców. O kurde, kolega Legolas, tak? No dobrze. Cóż wy chowańcy zrobiłyście? Żeście się tak, kurde... O, świetnie. Jak ja ich, kurde, nienawidzę. O, pięknie, Jezus Maria, ale to było piękne. Dobra, w sumie to my tak naprawdę to tej jakby naszej ekipy to nie mamy jakiejś takiej wielkiej, trzeba przyznać, co? Znaczy oni też w zasadzie nie, jest drugi miesiąc, a ja tak kurde nie zebrałem zbyt dużo tego wszystkiego. Dobra, i teraz tak, tutaj moglibyśmy podskoczyć, cyk. Dobra. I byśmy mogli podskoczyć... O nie, cyk.
O, naprawdę spowolniliście mnie. O, wy gnojki. Mamy na kogoś możliwość rzucenia oślepienie? Niestety nie. A czy my mamy wskrzeszenie? Ajajaj, nie mamy wskrzeszenia, tak? Ile to daje? 700. A, tylko na nich chyba nie działają żywiołowe ataki. Z tego, co się orientuję. Więc dupa, dodajmy swoim przyspieszenie. Zaatakujmy tutaj. Zaatakujmy tutaj. Wejdźmy tam, będziemy może mieli morale. Niestety nie. Morale. Niestety nie. To tutaj. Świetnie. No akurat tutaj morale tak średnio nam przydatne, no ale dobra. Okej, spoko. Chowańcy zawsze mogą być do zabicia, bo takie mięsko, powiedzmy. Okej, niech będzie. Podstawowe ucznictwo. No jednostki strzeleckie, tak jak ktoś słusznie zauważył, w przypadku Inferno, no niestety nie są zbyt górnych lotów. Zdecydowanie. Nie są górnych lotów. Co ja w zasadzie tutaj mam zrobić? Odnaleźć wielkiego kowala Kazandara, okej. Wielkiego kowala Kazandara. I my w tym momencie moglibyśmy sobie wskoczyć gdzieś tutaj i iść dalej szukać. Aha, widzę, że kolega nie da mi poszukać, tak? No cóż. No cóż. To jak mi nie da poszukać, no to trzeba będzie się popukać. Hej, jestem Kamil. Kurde, uciekł. O ty gnoju. A on tutaj ma całkiem sporo tych jednostek, wam powiem. I to ma strzelców. Skąd ty żeś nakradł, gościu? Spowolnionko. Och, come on. Nam było się spodziewać, że będzie walił. No niestety on ma dwie jednostki, dwie jednostki strzelające. Ale tu już jakoś się z tym uporamy, powiedzmy. Tyle by mieć jak najmniej strat. No niestety gogi ulepszone w magogów nie są niczym, co by nas mogło interesować. Zdecydowanie. Podejdźmy sobie. O, świetnie. Możemy podejść nawet tutaj. Powinni porobić. Ej, co to znaczy? Powinny porobić, to znaczy, że mają to robić. Kolega ma obrony 13. No dobrze, no dobrze. No to też teraz to już rozumiem. Teraz to już rozumiem. Dobra, dajmy speeda. I tak. Wjedźmy tu. Wjedźmy tu. Wjedźmy tu. Ty możesz wjechać w tych. Ty w tych. Ja się pytam, jakie uciekł? Jakie uciekł? Co to ma znaczyć? Nic nie uciekł. Proszę bardzo. Oho, baby! Cóż ty mi tu, gościu, dałeś? Siła ataku i zdolność obrony bohatera o 3. A tutaj obrona o 6. Weźmy sobie, zmieńmy. Czemu nie? Siła ataku o 6, 3, 2. Co tutaj mamy? Koszty poddania się. Proszę was, ja się nigdy nie poddaję. A już miałem taką tarczę. Szybkość wszystkich o 1. I zdrowie wszystkich o 1. Kurde, fajnie by było, ale mamy przyspieszenie i spowolnienie, więc powiedzmy, że... O, i teraz mi się to przyda, słuchajcie. Teraz mi się to przyda, czyli... tak. Funkcje rtęci to już w tym momencie chyba na tym etapie gry tam średnio nam potrzebne. Okej, i teraz tak. Ja bym sobie miejskim portalem wskoczył tutaj. I spróbował wykupić jednostki. Nie wiem, na ile nas stać. Możemy sobie ulepszyć pałac, czy nie? Przeklętego pałacu nie możemy ulepszyć. 20 tysięcy. Może jednak na początku zostałbym przy zwykłych diabłach. Ulepszyłbym sułtańskie ifryty, bo one są zaraz tutaj za diabłami nas interesują. 7-7. Możesz zrobić tak. Okej, jednostki tak, strzelające.
diabły i ifryty. I czarci lordowie, tak? To są nam takie jednostki, powiedzmy, że potrzebne. Pieski też warto by było ulepszyć, ale powiedzmy, że na razie my weźmy Co to ma znaczyć? Weźmy... A! Rtęci brak. Czyli może jednak niegłupi pomysł byłby na przykład w kwestii zostawienia komuś tego pierścionka, który generuje, nie? Uncję rtęci. O, się nauczyliśmy, widzę, co nieco. Świetnie. Cyk. Bezdenny tygiel rtęci. Okej. I teraz możemy się zamienić, prawda? Cyk, ty wracasz do zamku. Okej. I teraz tak, tutaj, dalej. Rtęć nam potrzebna, ale rtęci, kurde, wam powiem, to tak... Tak średnio z tą rtęcią, tak średnio bym powiedział. Zdecydowanie średnio, dobra, tych... Czyli tą rtęć musimy ewidentnie generować. Dobra, czyli tak, tych weźmy sobie jeszcze, tych sobie weźmy. Dobra. Tutaj możemy sobie wziąć kolejne diabły i fryty strzelców. O, trochę się pospieszyłem, zdecydowanie. Trochę się pospieszyłem, no ale cóż. Dobra, zregenerujmy sobie punkty ruchu. Okej. Nikogo nie widać na horyzoncie, i to dobrze. To w takim razie widzę, że wszystkimi trzeba by było znieść jednostki. Tak, tutaj akurat nie kupujemy, ale teraz tak, wy tutaj zrzućcie jednostki, tych ulepszcie. Świetnie. Zostawcie jednego pieska. A co tu się dzieje? Aha, bo ci są nieulepszeni. Dobra, cyk. Zostaw jednego pieska i zwalczaj stąd. Dobra. Ty, koleżanko, też przenieś mi tutaj jednostki. Ulepszyć, zrzucić, ulepszyć. Nie wiem, czy mi starczy. Nie wiem, czy mi starczy tego pieniążka. I stąd również kolega tutaj przerzuci. Jednostki ulepszone. I tutaj niestety tych nie dam rady już ulepszyć. Trochę lipa. Ile mi na nich potrzeba? 1400, na tych mi już nie stać. No dobra, to będzie będą na następny raz. Czyli ty wracaj do siebie. Okej. A my tymczasem wejdźmy sobie tutaj i weźmy sobie nasze jednostki. Cyk, 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 cyk i cyk, tak? Tak, świetnie. No to w takim razie wypadałoby tutaj iść na północ, tak mi się wydaje. Że to jest chyba taka droga najbardziej poprawna, bo stąd mi ostatnio przyleźli. O, proszę. I co nieco widać. Aha, no i właśnie, na północ coś tam majaczy. Gdzie ty jesteś, kolego? You shall not pass. No dobrze. To jest odpowiedź. No to widzę, że mamy niestety problem, bo nie możemy się przeprawić. I co, nie ma przeciwnika tutaj na mojej połowie? O, dwa do ataku, wow. Dobra, niech będzie. O, proszę, strzelców jak zajumali. W czasie snu nawiedzają cię majaki. Wśród nich przybywają duchy z ostrzeżeniem. Kontynuacja dotychczasowego postępowania doprowadzi cię do zniszczenia. Śmiejesz się im w twarz i wizja zmienia się na jeszcze gorszą. Wciąż śmiejesz się z ich żałosnych wysiłków, które mają powstrzymać cię przed wykonaniem zadania. Widziałeś już większe cierpienia niż te, którymi próbuje przerazić cię jakiś głupawy duch. Czyżby odwiedzili smoczą utopię? Nie odwiedzili smoczej utopii. Dobra. Spacer po wodzie. No to już nie potrzebuję w takim wypadku, słuchajcie.
Nieuszczelny moc bohatera i z oczu. W takim wypadku nie potrzebuję już statku. Zarąbiście. Zarąbiście. Tych bohaterów w ogóle nie ma przeciwnika, gdzie oni poleźli. Strzelców nie biorę, bo ich jest zbyt mało, żeby cokolwiek z nich wyciągnąć. Populacja królestwa zwiększa się, więc ty kolego mi tutaj kup tego mojego diabołka. A, jest jednak przejście. Takie normalne, legalne. No dobrze. Czy ja mam czarnego strażnika granicznego? Tak, jest strażnik graniczny czarny. I teraz tak, czy spacer po... Nie przelezę tam, co? Bo ja bym przecież mógł odpalić ten... Czekajcie. No. No naprawdę. O, come on. Dobra, no już dojdę do was normalnie. Mnóstwo. To może być problematyczne. Okej, czy ja coś z tego bym chciał lepszego? Co mi tu wpadło? Jednorożcowy. Moc bohatera o 3, moc bohatera o 5. Nie. Ta sakiewka by się przydała też na co dzień nosić, ale... No powiedzmy, że... Damy radę? Damy radę, jeden diabeł upadł. 22. Labeta. Te ptaki najbardziej chyba tutaj nas będą bić za każdym razem, ale okej, dobra, niech będzie. Nie będę tego powtarzał. Nie będę tego powtarzał z tego względu, że to nie były jakieś tam super ekstra duże straty wykonane w przypadku komputera. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem spoko. I teraz tak, gildie magów nas interesują. Już mamy chyba na tyle surowców, że nawet nie mamy się co głowić i po prostu wykupić wszystkie gildie magów, a nie kurde jakoś tam... O, tutaj jeszcze magazyn zasobów, więc to możemy sobie go kupić wcześniej. Tutaj magazyn zasobów jest, więc czwarty. I tutaj magazyn zasobów jest, więc drugi. No, ale w sumie tak mówię, że mamy dużo, a jednak klejnotów nam trochę zabrakło. I teraz tak, kolega stąd ewidentnie ciele. Próbuje nam tutaj powiedzieć, że chciałby zająć nasz zamek. Pytanie, czy ma na tyle punktów ruchu, żeby dojść do tego zamku. Jeżeli tak, to będę się gniewał. Nie ma. Zarąbiście. Okej. Okej. A możemy gildię magów tutaj wykupić, zobaczymy co mamy. Nic chyba nowego. Najgorsze jest to, że jeszcze nie mam tego. Jeszcze nie mam żadnego wskrzeszenia. A to nam zdecydowanie zrobiło grę. Zwycięstwo. Bailando. Dobra, tu musi być chyba zamek, bo ona stąd wylazła. No ty chyba sobie żartujesz. Gościu. Luna. Ja ci kurde Luna dam. No w sumie głupio zrobiłem, że nie odkryłem obszaru dookoła. Bo to akurat powinienem zrobić, zdecydowanie. Wtedy byśmy widzieli, czy ktoś się zbliża. A tu jak widać, wszedł jak do siebie. No uciekaj, uciekaj najszybciej jak tylko potrafisz. Zaraz. A, ja wiem, dlaczego nie mogłem po wodzie iść. Bo tu woda jest jakby odseparowana w dużej części. W sensie góry są odseparowane. Znaczy, może inaczej. Brzeg jest odseparowany górami. Przez co, no niestety... Nic tu nie podziałamy. Okej, zaczynają gogi dostawać w dupencję. A czemu ja mam rozstakowanych tych? Nie wiem. Okej. Tak troszeczkę lepiej. Betha. No i kurde, gościu, no przecież mnie zaraz... Dobra, no nie dojdziecie. No ja sobie troszeczkę tutaj odsłonię. Co by widzieć, skąd wy wyłazicie, gnojki. Czy zaatakować? Oczywiście, że tak. Jeszcze nie mam maksymalnego poziomu. Jak najbardziej. No i tą bibliotekę chętnie bym przygarnął. Włazi.
Ja muszę ich, kurde, dojechać, jeśli chodzi o ich zamki. Zdecydowanie. O, proszę. Dzień dobry. Proszę pana. Pan mógłby po prostu stąd wyiwaniać jak najszybciej. Uleczmy. Zróbmy tak, staki, 9 dodatkowych, łączone, aha, tych nie, to tych w takim razie, tych i tych, tych nie wezmę. Okej. Okej, zamianka. Cześć. O ty kurde gnoju, ucieknij mi. Dojadę go. Musi się cofnąć. Musi się cofnąć. No tutaj, kurde, bym wykupił. A, wykupię. Wykupię. Jakbym miał mnie zaatakować, to zawsze będzie miał kogoś pod nosem. I z dołu złazi skubaniec. Z dołu złazi skubaniec, więc tam gdzieś musi mieć zamek. Gdzie? Wróg uciekł. No to uciekaj sobie. Gdzie? Zaawansowana magia ognia. I wracamy oczywiście tutaj. Możemy sobie wyjść do niego. On się pewnie cofnie, co? Nie cofnął się. Do tego dojedziemy. O, i kolejna biblioteka. Super. No i stanął jak na rzeź. Pięknie. Diabełki. Kolejna biblioteka na południu. I tutaj musi gdzieś być ten przeciwnik, bo gdzieś mi stąd wyłazi. O Jezus Maria, pojawia się Kseks i pada u twych stóp, akurat w momencie, gdy studiujesz mapy taktyczne. Odwracasz się i kładziesz mu rękę na ramieniu. Co się stało, przyjacielu? Czy znowu przynosisz mi złe nowiny? Mów mi śmiało. Przynoszę ci, panie, straszne nowiny. Szpiedzy donoszą, że królowa Katarzyna maszeruje na czele swych sił na Krylach. Nasze północne linie nie zdołały przełamać jej obrony i zająć przyczółka w Erati. Mam powody wierzyć, że król Roland udzielił jej wsparcia i sam ruszył na Efol. Mój panie, obawiam się, że czeka nas klęska. Nigdy! Uderzeniem w twarz powalasz Kseksa na ziemię. Nie mogę uwierzyć, do czego mnie doprowadzili. Nie będę już tolerował więcej błędów. Wszyscy mają zginąć. Zabijać wszystko, co się rusza. Nie brać jeńców. No idź! Kseks błyskawicznie usuwa się z oczu swego pana, który właśnie zwrócił swą złość ku mapom leżącym na stole. Karty i znaczniki szybują po namiocie niczym liście na wietrze. Wiedz, Katarzyno Ironfist, że się zemszczę. Przysięgam na mrocznego Rabusa, że na twoich oczach obedrę ze skóry twojego dzieciaka. Nie daruję ci tej zniewagi. Okej. Gdzie ty masz ten zamek? A, dzień dobry. Okej. Okay. Ktoś mi tu ładnie wybudował, ale niestety, no niestety nas to nie interesuje. Akurat to, co tutaj jest, niestety nas nie interesuje. Dobra, jedziemy dalej. Skąd ty żeś znowu wylazł? Gele. Gele, 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 gele. Gili, 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 gala. No i teraz pytanko. Czy Gele będzie miał na tyle punktów ruchu? Żeby dojść. Bo wydaje mi się, że może niekoniecznie mieć. Ale kurde... Boję się, że mnie kurde jednak dobiegnie do mnie. Tak, atakujemy wroga. Pytanie, czy dobiegniemy? Dobiegniemy, super. Zwycięstwo. Dziękuję bardzo. A tymczasem warto by było tutaj zrobić, a tu jest kaczma, i wyciągnąć kogokolwiek, kto będzie nam tutaj ładnie mógł pójść dalej i oczyścić, a przynajmniej zobaczyć, co jest za zakrętem. Okej. Okay. I teraz złazimy na dół. Gdzieś stąd wylazł skubaniec. Gdzieś ty tutaj wchodził.
Aha. Aha. Dzień dobry. No muszę go ścisnąć gdzieś, bo po prostu... Zaraz nas tutaj dojedzie. Zaatakować wroga? No tak. Aaa, ty kurde, gnojku ty. No dobrze. Niechaj będzie. Przynajmniej nie może uciec. Przynajmniej nie może uciec. Świetnie. Zamek nie. Tutaj był gdzieś magazyn zasobów? Nie. Wszędzie chyba już mamy wszystko. Okej. Okay. Gildie magów. Cyk. Gildie magów. Cyk. Gildie magów. Cyk. Być może jakiś wskrzeszonko wpadnie? Nigdy nie wiadomo. Gildia magów poziom 5. Gildia magów poziom 4 nas nie stać, ale to nic. Teraz warto by było sprawdzić, czy tutaj mamy implozja. Wskrzeszenie. Świetnie. Ofiara. Zwierciadło to już chyba było. Chodzenie po wodzie, implozja. Dobra, to resztę sobie zobaczymy później. A tymczasem tutaj nam ktoś przylazł. Kalifar. Okej, okay, zróbmy sobie tak. W ogóle zastanawiam się, czy nie zacząć łazić tylko i wyłącznie na ifrytach i na diabłach. Dlaczego? Dlatego, że po prostu najzwyczajniej w świecie będzie to o wiele... A, tu karczmy nie mogę budować. O wiele szybsze. O wiele bardziej mobilni będziemy, prawda? Nie ciągnąc za sobą tego wszystkiego. Dobra, i on gdzieś tam łazi sobie, tak? Ale my potrzebujemy jeszcze kolejne zamki poprzejmować. Być może gdzieś nam tutaj coś... Nie... Dobra, no do czasu, jak nie będzie... Kurde, no nie przejdę na drugą stronę, no niech cię kurde kule biją. Dobra, gdzie ty leziesz? O, tu cię mam. Luna, koleżanko ty moja. Cześć. Okej, zwycięstwo. Świetnie. Coraz mniej was. Coraz mniej was w moim pięknym przybytku. I chyba wiecie co? Chyba mi się wydaje, że tak zrobię. W sensie, możemy wziąć te ptaki w ogóle. Ulepszony wir ognia to już w ogóle, jakbyśmy zrobili, to było super. Chociaż, wiecie co, te ptaki może nie. Ale bym się przyteleportował, tak. Te wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne, tylko musimy ich tutaj wszystkich zabrać do środeczka. Okej. Okay. I teraz tak. Syk. Chociaż z drugiej strony, najpierw od tego powinniśmy zacząć. Ale tutaj jest tylko ulepszony przeklęty pałac. Aha. Jeziora ognia nie ma ulepszonego. No dobrze. No dobrze. Let it be. Tych weźmy. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z takimi jednostkami, powiedzmy, że szybkimi, tak? Być może jak ich rozłączy... A, spróbuj jutro. No dobrze. No dobrze. Okay. No i teraz można zrobić, kurde, jeszcze raz tą samą sytuację, dlatego że mamy dodatkowy przyrost. Czyli mamy dodatkowe diabły. Mamy dodatkowe diabły, więc można sobie skoczyć jeszcze raz tutaj. Jak mamy chodzić na tylko i wyłącznie jednych bohaterach... Tak, nie powinienem tego robić... Nie powinienem tego robić miejskim portalem, tylko po prostu korzystać z dobrodziejstw wrót wymiarów. Ale wydaje mi się, że nie ma jakiejś większej różnicy. Okej. Okay. Przecież sobie i tak zregenerujemy, prawda? Syk, syk. Tych ulepszamy. Możemy ich złączyć, połączyć. I teraz tak, ty koleżko, możesz nam podrzucić tutaj tą, te diabły. Ilu? 7 zgenerowałeś? Dobrze, zawsze to coś. Pięknie, pięknie. A was zapraszam tutaj, bo tutaj mamy tak naprawdę ulepszarnię diabłów. A czemu nas nie stać? Co nas nie stać? Hajsu brak, co?
To zaraz to naprawimy. Jeśli chodzi o hajs, ile tego hajsu brakuje? Tylko na 5. Na chileczku. Proszę bardzo, już jest hajs. I zobaczcie, nie jesteśmy w stanie się wykupić, mając tak dużą ilość armii, nie jesteśmy w stanie się wykupić. Czy diabły po działach na 19? No dobra, wiecie co, zróbmy tak. Ifryty na ten, a tych na ten. Okej. Nawet by się przydał jeszcze jeden ten. Przydałby się jeszcze jeden... ten ptak ulepszony. Tylko i wyłącznie dla inicjatywy, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej inicjatywę mamy dosyć sporą z arcydiabłów, więc nie ma najmniejszego problemu. Dobra, wroga nie widać na horyzoncie. Dobra, czyli jednostki zostawimy sobie tutaj, a my zobaczymy, co mamy na północy. Musimy zobaczyć, co mamy na północy, bo zaraz nam tutaj wyjdą i będą znowu kołki na głowie ciosać. O, ona... No gdzieś tu musi być jakiś... O, dzień dobry, widzę ładną wieżę. Bardzo ładne wieże macie. Okej. Świetnie, mistrz magii ognia. Jeśli dobrze widzę... To mamy tutaj to, co chcieliśmy. Tak? Czyli biały namiot klucznika. Nie wiem, na ile nam potrzebny był... Ale byliśmy o tym poinformowani przez to oko, że tutaj jest biały namiot klucznika, tak? Czekajcie, gdzie jest ten namiot proroka? Tutaj. Wiesz co, gościu, weź no podejdź jeszcze raz tutaj. Zobacz, które miejsca nam się pokazują. Czyli tutaj, gdzie jesteśmy. Południe. A to nie wiem, dlaczego nam się pokazało. Ale okej. No dobra, no to w takim razie lecimy na południowy namiot. Chociaż w zasadzie nie musiałem tą jednostką, ale ona jest najszybsza. I teraz tutaj byśmy wskoczyli do podziemi, czyli do Soal. Bo wydaje mi się, że tam właśnie... A wiecie co? Ja sobie zrobię tak, przeczekam. Teraz dopiero na ten tydzień wezmę. Bo wydaje mi się, że na tej mapie już tutaj nie ma nikogo. Nie, jeszcze podziemia. Co tam było napisane? Kurde, nie sprawdziłem. No dobrze, że wziąłem tą z tą logistyką i z tymi jednostkami szybkimi, co? Ale kurde, zagmatwane. Zaatakować wroga, jasne, że tak. To jest? Inteus. Deus, Inteus, fioletowy strażnik graniczny. Ciekawy jestem, czy to jest mocny przeciwnik? Zobaczmy. 4 arcydiabły. Proszę, o Jezu! Co to jest? Podchodząc do chaty słyszysz jakąś dziwną muzykę dobiegającą ze środka. Pieśń jest pełna smutku, złości, rozgoryczenia i żalu. Dochodzisz do wniosku, że melodia jest dość intrygująca i kopniakiem otwierasz drzwi. W bujanym fotelu spokojnie siedzi starzec z długą białą brodą i pali fajkę. Jego oczy zdają się być pogrążone w zapomnieniu. Niewidzące odkrząkujesz, by zwrócić na siebie uwagę. Co znowu? Czego chcesz? Pyta zirytowany starzec. Mów szybko, jestem zajęty. Przybyłem drugą drogę, stary człowieku. Słyszałem, że zwierz się Ksazandar, wielki kowal. Jesteś tym, którym może wykuć ostrze Armagedonu. Mam artefakty, które według legendy są niezbędne, by wykuć tę broń. Teraz potrzebuję jedynie ciebie i twoich umiejętności. Starzec patrzy na ciebie, pyka fajkę i starannie dobierając słowa odpowiada. A więc wreszcie przychodzicie. Prosić bym wykuł tę najpotężniejszą broń. Tak zwę się Ksazandar i wykuje ostrze Armagedonu. Ale mam kilka warunków. Po pierwsze chcę przeżyć twój Armagedon. Po drugie chcę zapłaty. Wysokiej zapłaty. Myślę, że 30 tysięcy sztuk złota to właściwa cena. Gdy je dostanę, możesz dać artefakty mojemu pomocnikowi i zabiorę się do kucia twojego miecza. No i kurde, proszę bardzo, wreszcie. Tutaj daj mi te 30 tysięcy sztuk złota. Przy okazji, ponieważ i tak się tam udajesz, weź to dla mojego pomocnika. Szukał tego, zaraz przyjdę, tylko skończę to, co zacząłem. I zabiorę się za twój miecz. Ale to zaraz. Gdzie mam to wziąć? Do jakiego pracownika?
What? Do jakiego pracownika? Kurde. Pracownika miesiąca? Skąd mam wiedzieć teraz, w którą stronę leść? Kurde. Powiem wam szczerze, nie wiem za... To jest strasznie Mrowie! Orzesz ty w życiu! Chociaż mrowie 200, okej, okay, niech będzie. Słuchajcie, dokończymy sobie ten scenariusz. Ja wiem, że tutaj już dosyć trochę trwa ten odcinek, ale wydaje mi się, że warto to dokończyć, co? To widzę, że tutaj tylko będzie takie przekliki. W górze nastąpiło wyładowanie elektryczne i kilka twoich ludziom włosy stanęły na górę. To rzeczywiście dziwne uczucie. No widzę, że tutaj będą takie odnogi. Czekajcie, czy my mamy jakieś zadanie? Nie, nie mamy żadnego zadania. Nie mamy żadnego zadania. Śmierdzi tu pleśnią. W twojej głowie zaczyna powoli kierować uczucie niepewności, że się dzieje, że z nim nie podał dokładnego położenia chaty. Czyżby ten długo jeszcze miał cię oszukać? No, mam nadzieję, że nie. Bo jak nas oszukał, to oczywiście wiadomo, co z nimi zrobił. O! Ptaki! A jeżeli ptaki w dosyć dużej ilości, to bardzo możliwe, że to jest to, co nas interesuje. Fioletowy strażnik graniczny, tak! Był zaraz obok tamtego, więc prawdopodobnie tak. Mój pan uprzedził mnie o twoim przybyciu. Kazał mi spotkać się tu z tobą. Powiedział, że dasz mi jakieś artefakty. Czy masz miecz piekielnego ognia, zbroję piekielnej mocy i tarczę przeklętego? Ach, i wspomniał jeszcze, że przyniesiesz mi moją kulę stałości. Skupiłem ją kilka miesięcy temu. Masz te wszystkie przedmioty? Oczywiście, że tak. Kazandar i jego pomocnik weszli do kuźni i wkrótce dało się usłyszeć inkantację zaklęć, uderzenia młota o stal i jęki bólu, gdy młot przez przypadek trafił w czyjąś dłoń. Po pewnym czasie starzec Kazandar wyłonił się z kuźni, niosąc miecz zawinięty w cienką tkaninę. Powoli rozwinął materiał i dopiero co wykute ostrze rozlało wokół swój blask. Nigdy jeszcze Antagariech nie widział czegoś takiego. Jednak garda w kształcie orła i przedziwny kształt samego ostrza zdradzają, że jest to niezwykła broń. Oto twój miecz, o niegodziwy. Dziękuję za zapłatę, a teraz pozwól mi żyć. No i kurde mamy. No i kurde mamy. Cały czas mam problem z tym, jak się to czyta Antagari. Powrót króla! To tak jak w tym, we Władcy Pierścieni, ale to już w następnym odcinku, następny scenariusz, także dziękuję wam bardzo gorąco za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny, dzisiaj dłużej, ale skończyliśmy scenariusz i zaczynamy już jutro nowy. Trzymajcie się, na razie, pa, pa!